Dobry wieczór Państwu, witam na kolejnej KHT Question and Answers, chyba już czwartej. Zgodnie z obietnicą zacznę od tragicznego wypadku antyterrorystów pod Wrocławiem. Otóż w odróżnieniu od tak zwanych ekspertów, którzy nigdy w życiu nie uczestniczyli w tych akcjach, nie powiem, że zawiodło rozpoznanie, nikt nie zauważył, że coś się szykuje. Dla mnie jest to świństwo, upolitycznianie tej sprawy i komentowanie tego. Zginął człowiek, zginął policjant, zginął antyterrorysta na służbie, wykonując swój obowiązek i mam nadzieję, że to jest najważniejsze w tym wszystkim. Niestety już zaczyna się gra polityczna. Tymczasem, proszę Państwa, nie udałoby się, takie akcje i takie wypadki zdarzają się wszędzie, w każdym czasie, w każdym okresie i w każdej formacji politycznej. Są rzeczy, których nie da się przewidzieć. Ja chciałem tutaj przy okazji coś wyjaśnić, proszę Państwa, trochę się pochwalić. Tak się składa, że ja co prawda nie jestem antyterrorystą, nie znam się na tych wszystkich fikołkach, wchodzeniach z drzwiami. Oczywiście proszę wybaczyć, to jest docenienie waszych umiejętności, jeżeli ktoś z antyterrorystów nie słucha, czy z komandosów, na tym się nie znam. Natomiast tak się składa, że ukończyłem dwa zawodowe szkolenia dotyczącego tak zwanego intelligence, czyli zabezpieczenia wywiadowczego i kontrwywiadowczego akcji. Akcja te, co mam potwierdzone dyplomami ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii. Te dyplomy chyba kiedyś opublikowałem. Nie pracowałem w tym już długo, zresztą nikt w Polsce nie chce wykorzystać umiejętności ludzi, którzy coś potrafią, ale to już inna sprawa i to nie o to chodzi. Natomiast w tej akcji niewątpliwie ta akcja niewątpliwie przebiegła tragicznie. Chcę powiedzieć, że jednostki antyterrorystyczne opierają się na wcześniejszych ustaleniach robionych przez kogo innego, równie dobrze przez panów takich jak ja, którzy nie strzelają, nie wchodzą przez okna. Czy to było, czy nie, tego nie wiem. Nie powiem od razu, że zawiodło rozpoznanie, bo tego nie wiem. Mam nadzieję, że jakaś komisja powstanie i sprawdzi, bo tego typu akcje się sprawdza wszędzie na świecie, po to, żeby znaleźć błędy, o ile one były. Idiotyczne to, co robią telewizje i co robią dziennikarze, idiotyczne ustawianie żołnierzyków, pokazywanie, animacje są bzdurne, bo żaden z tych dziennikarzy w życiu nie był na takiej akcji, nie ryzykuje życiem, a to nie jest film. Tego się nie da później zmontować, proszę Państwa, to jest rzeczywistość, a rzeczywistość bywa o wiele gorsza od filmów. Notabene wszyscy wiedzą, co ja myślę o dziennikarzach, szczególnie tych, którzy uznają się za speców służb, ponieważ tak się składa, że te spec służb, od służb to na ogół pije z tymi ze służb, a oni go ładują jak tylko mogą i opowiadają różne dyrdy małe bardzo często, nabijając się z nich. I przykro mi, ale tak to wygląda, panowie dziennikarze, niestety. Jeżeli chodzi o tego znanego eksperta, to wątpię, aby ten ekspert kiedykolwiek pracował operacyjnie, może przez pół roku i to też nie operacyjnie, opierał się na, wątpię, żeby kiedykolwiek zdobył informacje, raczej przetwarzał cudze informacje, bądź kiedykolwiek kogoś zwerbował, już na pewno nie uczestniczył w żadnej z tych akcji, nie miał tego sprzętu i nie wiedział. Mnie się udało raz uczestniczyć i więcej tego nie chcę. Mniej więcej tego nie chcę, powiem wprost. To nie jest tak wesoło. Są ludzie, którzy się do tego nadają i o nich trzeba dbać. I można ich szkolić, zabezpieczać kontrwywiadowczo, ale nie każdy potrafi stanąć w ich miejscu, wejść i strzelić. Mam nadzieję przy okazji, że jeżeli są jacyś winni, to nie okaże się tym winna sprzątaczka, telefonista albo jakiś kierowca dyżurny, który woził komendanta, bo ktoś tych ludzi tam wysłał w określone miejsce, w określonym zadaniem. I żaden z nich nie jest odpowiedzialny. Mam również nadzieję, że naszej prokuraturze nie wpadnie do głowy skazać tych policjantów, tych funkcjonariuszy, którzy zastrzelili tego bandytę i dobrze zrobili, że go zastrzelili, bo tak powinno być w tym momencie, wszcząć sprawę przeciwko nim, żadnemu prokuratorowi nie przyjdzie do głowy wszcząć sprawę przeciwko nim o przekroczenie zasad użycia broni, bo to już byłaby totalna paranoja.
proszę Państwa. A wszystkim komentatorom, znającym się tylko teoretycznie, radzę dokładnie sobie przeczytać na przykład naszą ustawę i pozycję strzelca wyborowego, która jest w ogóle ewenementem w skali światowej. Oczywiście ta ustawa, ja mam znajomego, który go nie ma teraz, ale obiecał mi, że przeprowadzę z nim wywiad, który był strzelcem wyborowym i jest nadal strzelcem wyborowym, chociaż już nie w wojsku, który był na misjach i wie naprawdę, jak to wygląda, proszę Państwa. Paradoksalnie z tej akcji wynika dla mnie, z tego zdarzenia całego, tragicznego bądź co bądź, a tu jeszcze jedno, że mam nadzieję, że MSW dotrzyma obietnicy i rzeczywiście pomoże rodzinie, bo to jest największy szok nie tylko dla rodziny, ale również i dla kolegów i tutaj nie potrzeba pomocy psychologicznej. Dla mnie w ogóle ta pomoc psychologiczna jest idiotyzmem w tego typu sytuacjach, ale dobrze, skoro to takie modne, niech będzie, tu trzeba konkretnej pomocy rodzinie, która została sama, która została w tej chwili całkowicie sama. I oczywiście kolegom, dla których to także jest ogromny cios. I o tym myślmy. I żadnej cholernej polityki, bo to się mogło zdarzyć w każdej władzy w Polsce, tego typu sytuacji. Paradoksalnie dla mnie z tej sytuacji, ta sytuacja dla mnie staje się nagle dowodem na to, że każdy Polak powinien mieć swobodny dostęp do broni palnej. Szok? Wiecie Państwo dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Gdy taki dostęp będzie, wówczas policja, przygotowując jakąkolwiek akcję, będzie zakładać, że przeciwnik jest uzbrojony po zęby i dopasuje swoje działanie, swoje procedury właśnie do tego faktu. I to jest właśnie na to dowód. Bo jeśli my mamy zakaz, zakazano nam, zwykłym uczciwym obywatelom, nosić broń przy sobie, to policja siłą rzeczy podchodzi do tego w ten sposób. Ich przełożeni przede wszystkim, ci, którzy kierują tym wszystkim, również. Jak widzimy, bandyta może mieć każdą broń, jaką chce. Natomiast w sytuacji, kiedy każdy może nosić broń, każdy z nas jest odpowiedzialny i każdy, i policja będzie traktować każdego z nas jako potencjalnego człowieka uzbrojonego w karabin maszynowy czy w cokolwiek. I to jest właśnie również taki dowód, ale dobrze. Skończmy na ten temat. Czekam na jakieś Państwa pytania. Na razie to mam. Witam. Opole wita. Wszyscy mnie witają. Bardzo się cieszę, że mnie witają. Tylko jakieś pytania może się znajdą, proszę Państwa, bo w końcu o czymś muszę z Państwem rozmawiać. Chyba, że Państwo nie chcecie. Zgadzam się. Cejrowski również poruszył kiedyś ten temat. Który? Chodzi o tą broń. No ale to jest temat już jak stary jak świat i to wszyscy i ci przeciwnicy, wiecie Państwo, ja wszyscy wiedzą, że ja już to powiedziałem parę razy publicznie, ja sobie broni nie kupię, bo ja nie potrzebuję, nie chcę mieć broni, nie muszę mieć, prawda, nikt mi nie każe, ale dlaczego mam nie móc jej kupić, musieć mieć jakieś idiotyczne pozwolenia, prawda, skoro wiem dobrze, że każdy bandzior będzie miał broń, kiedy chce, a ja jak będę potrzebował broń, też sobie szybko znajdę, prawda, nie ma najmniejszego problemu. Nie ma najmniejszego problemu, żeby z tym znaleźć. Jak pokazuje ta sytuacja, to miasteczko się nazywało Wiślicz, Wiśnia Mała pod Wrocławiem, nie znam tej miejscowości. Obecna władza ma na koncie wkroczenie do mieszkania pani Blidy. No zaraz, tym wkroczeniem do mieszkania pani Blidy zostawmy, to prawdopodobnie było w jakiś sposób źle wykonane, nikt nie przewidywał, nie wiem, czy to było potrzebne, czy nie, ale z drugiej zaś strony nikt nie jest również w stanie przewidzieć, czy aresztowany popełni samobójstwo, czy nie popełni samobójstwa. Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Należy się przed tym w jakiś sposób zabezpieczyć, opracowując plany akcji. Sądzę, że takie plany opracowano, może ich nie wykonano, ponieważ, proszę Państwa, problem polega na tym, że to, co widać z Warszawy, wszyscy mamy pretensje do ministrów i do różnych, to niestety lokalnie zupełnie inaczej to wygląda. Nasze jednostki antyterrorystyczne są bardzo dobrze wyszkolone, oni są świetnie wyszkoleni, tylko problem polega w kierowaniu i moim zdaniem w zastosowaniu technik operacyjnych, których nie one muszą robić, nie jednostki antyterrorystyczne, ale grup operacyjnych i technik operacyjnych w przygotowywaniu takiej akcji, pomijanie ich, no ale cóż, skoro u nas technika operacyjna oznacza ganianie z pistoletem, tak jak to wszyscy chcą w firmach, no to różne rzeczy się zdarzają. Kto to mówi?
Dobrze, że jest reakcja na wydarzenia bieżące, zanim media zaczną bełgotać o słuszności. Smutne, że zginął antyterrorysta. No właśnie. No właśnie. Gdyby nie ogólny dostęp do broni przed II wojną światową, to mielibyśmy partyzantki. Liczyć tylko na wojskę, policję w dzisiejszych czasach to za mało. Telefon na policję, czas reakcji w WSDA trwa o wiele dłużej niż reakcja z bronią przeciwko osobie, której zagraża życiu. Tak, ale za tym musi się zmienić prawo. Ja przypomnę, że w większości wypadków ci, którzy bronią swojego mienia i używają broni, na przykład przeciwko trzem napastnikom uzbrojonym w nożem, mogą odpowiadać przed sądem. Musimy albo zmienić mentalność sędziów i mentalność prokuratorów w stosunku do obrony koniecznej, albo zmienić to prawo o obronie koniecznej i ewidentnie, tak jak w Stanach Zjednoczonych, mój dom, moja twierdza, przekroczenie, trespass grozi śmiercią lub kalectwem. Proste. Polecam książki Nawala, który wspominał o likwidacji gromu, a obecnie by nie było gromu, prawda? Pytanie z dziedziny trudnych pytań. Co zrobi prezydent z poprawkami komisji i nową ordynacją? Pani Małgorzato, co zrobi? Nie wiem, co zrobi. Powiem wprost, jeżeli zawetuje, no to stworzy się jakiś pad, jakaś awantura, kolejna awantura. Ja tak powoli się zastanawiam, czy w ogóle ktoś chce te ustawy uchwalić. Czy ktoś chce zmienić sądownictwo, czy tylko to jest kosmetyka personalna? Ponieważ proszę, dzisiaj przeczytałem nagle oświadczenie, że jeśli minister Ziobro poda się do dymisji, to oni wyjdą z koalicji. Okazuje się, że to jest koalicja, czyli nie PiS rządzi, a rządzi koalicja, prawda? Więc to też świadczy o tym, że jest tu jakaś dziwna rozgrywka, której zupełnie nie rozumiem i ja już powiedziałem i powtórzę raz jeszcze. Panowie, usiądźcie, pomyślcie, zróbcie coś, bo zapłacimy za to my wszyscy. Nie wy. Wam się na głos głowy nie spadnie. Pojedziecie na swoje zasłużone emerytury, pojedziecie gdzieś tam sobie za granicę, będziecie sobie dobrze żyli, natomiast cała reszta za to zapłaci. Do tego doszło? Nie wiem, po prostu nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Jak pan skomentuje siłowo odebranie dziecka babci, krążyć film, dzisiaj film w sieci? Najgorsze jest komentować takie rzeczy, znając tylko film z sieci. Czy siłowo odebranie dziecka babci? Nie wiemy, jakie były stosunki między matką i babcią. Nie znamy sprawy, trzeba to wszystko zbadać. Jestem przeciwko takiemu siłowemu zabieraniu, przeciwko takiemu atakowaniu babci, czy matek, czy ojców. Ale to jest sprawa, którą znam tylko z nagranej jedną kamerą, właściwie przez osoby życzliwe tej babci. A nie wiem, jakie jest stanowisko pozostałych osób, jakie jest stanowisko sądu, co było podstawą. Ja uważam zresztą, że u nas bardzo czy za często w tego typu sytuacjach organy państwa, czyli sądy, czy te ośrodki pomocy rodzinom, wykorzystują właśnie policję, która musi działać zgodnie według określonych procedur, bo inaczej zostaną oskarżeni o niewykonanie danego działania. To powinno wkroczyć prawo i w jakiś sposób to zatrzymać. Ale ja już powiedziałem, ja już usłyszałem raz od prawników, że dziecko może być przedmiotem zabezpieczenia. Przedmiotem zabezpieczenia, tak jak samochód, kochanka mikrofalowa czy cokolwiek, w związku z czym nie dziwię się niczemu. Co jest ważniejsze, broni czy twarde prawo? Nie do prawa pięciu. Nie, tego nie rozumiem pytania. Jakie służby wchodzą w skład wywiadu, a jakie kontrwywiadu, jakie są ich zadania? Panie Damianie Kwieciński, w skład wywiadu wchodzi tylko i wyłącznie wywiad. W Polsce są dwa, cywilny i wojskowy. Ich zadania może pan przeczytać ogólnie w ustawie na temat AW i ABW na przykład. W skład kontrwywiadu wchodzi tylko i wyłącznie kontrwywiad. Jest kontrwywiad cywilny i kontrwywiad wojskowy. Zadania można przeczytać również w ABW. Mówiąc ogólnie, wywiad jest od ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i zdobywania informacji wyprzedzających, takich na zamówienie polityków, tak przynajmniej powinno być, a kontrwywiad jest od ochrony wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, głównie zabezpieczenie przed szpiegostwem. To jest wszystko. A jakie jeszcze tam mogą wchodzić? Ja wiem, że w tej chwili wywiad i kontrwywiad, to CBS uważa, że prowadzi kontrwywiad, CBA uważa, że prowadzi kontrwywiad, wszystkie Straż Ochrony Kolei uważa, że prowadzi kontrwywiad. Wszyscy prowadzą kontrwywiad i wywiad. Wszystko się dokładnie pomieszało, wszystko się w ogóle spospolityzowało. Nie, wywiad to nazywam bardzo prosto. Wywiad i kontrwywiad to są tajne służby, a cała reszta to są służby policyjno-fiskalne. Taka jest różnica. Law Enforcement Agencies i służby operacyjne. To jest wywiad i kontrwywiad. Inne są służby operacyjne wywiadu i inna jest praca operacyjna wywiadu i kontrwywiadu. Inna jest praca operacyjna pozostałych służb mundurowych. Na ten temat będę rozmawiał, bo zostałem zaproszony do jakiegoś nowego projektu pana Dariusza Lorantego i nagrywam z nim audycję.
między innymi chyba na ten temat. Nie wiem, pan Darek się do mnie zadzwonił i jeszcze nie ustaliliśmy. Także zobaczymy, jak to będzie, a ja widzę, że muszę zrobić rzeczywiście na ten temat jakiś większy wykład. Jaka jest szczególnie ostatni? Proszę mnie nie pytać, powiedziałem, nie odpowiadam, nie wypowiadam się na temat pana Sumnińskiego i jego książek. Czy zacznie się szerzyć bandytyzm jak w latach 80? Co to znaczy, proszę pana? W latach 80 wbrew pozorom nie było takiego większego bandytyzmu i był taki sam, jak jest dzisiaj i będzie w przyszłości. Po prostu inne są środki, inne możliwości. W latach 80 nie było bankomatów, by je wysadzać. Teraz są. Najprostszy przykład, proszę państwa. W latach 80 było o wiele trudniejszy dostęp do broni niż teraz. W latach 80 nie było tylu rzeczy w sprzedaży, na przykład kuszy, straszaków, które można przerobić, noży, niż obecnie. Więc ten bandytyzm jest po prostu inny. Ale on jest i zawsze będzie, niestety. Uczyć się z obchodzenia bronią i zachowania sytuacji zagrożenia można choćby od zaraz. Organizatorzy, oczywiście, że. Słowo mi chyba. Czy w związku z pana służbą w SB ma pan obniżoną emeryturę? Tak, proszę pana, i to już panu nie wyszło. Proszę bardzo, ja, zwolennik PiS-u, obniżyli mi emeryturę. No, widzi pan, jak to jest? A proszę zajrzeć na mój profil. Ja jedyny opublikowałem decyzję emerytalną z własnym adresem, nazwiskiem, namiarami, nawet z kopertą i znaczkiem. Brawo, dobrze? I skończmy już ten temat. A może prawo dotyczące użycia broni przez choćby antyterrorystów? W latach 80. nakazano im użycie broni właśnie w Radkowskiego we Wrocławiu. W reducie jakiś pan widział na kamerze, którą uszkodzony, jego zdania przyczyniły się do latami trwającego procesu przeciw antyterrorystom. Właśnie. No właśnie, to jest to, o czym ja mówię, pani Radko. Tutaj trzeba bezwzględnie, jeśli wchodzi jednostka antyterrorystyczna ze snajperem, przepraszam, to jest ze strzelcem wyborowym w polskiej nomenklaturze, to wiadomo, że jeżeli istnieje naprzeciwko uzbrojony facet, istnieją jakieś możliwości wzięcia zakładników, to ten snajper jest od eliminacji celu. A eliminacja celu ludzkiego polega na zabiciu tego celu. Przykro mi, to jest okrutne, ale tak to jest. I nie mogą być ci policjanci pociągani do odpowiedzialności za to, że wykonują swoją ciężką i bardzo ryzykowną pracę. I chwała im za to. I mam nadzieję, że w tej sprawie nie usłyszymy zaraz, że prokurator wszczyna śledztwo przeciwko policjantom, którzy zabili człowieka. Nie zabili człowieka, zabili bandytę. Oszczędzając zresztą mu dożywocie, o ile by dostał dożywocie. Czy nie uważa pan, że RP powinna mieć znakomity konwiat i dać sobie spokój na wywiad? Jesteśmy zbyt biednym krajem na posiadanie... Ale to pan leci, pani leci moimi tekstami. Ja zawsze mówiłem, że u nas wywiad powinien być o wiele mniejszy, punktowy, bo to droga zabawka, natomiast powinien być przede wszystkim świetny kontrwywiad patrzący we wszystkie strony. Tak uważam. Czy ogarnął pan sprawę zarabiania na YouTubie? Nie, nie ogarnąłem. Przykro mi, nie ogarnąłem i nie mogę tego cholernestwa ogarnąć. Pokazuje mi jakieś szacunkowe przychody, ale nic z tego nie wynika, bo AdSense pokazuje mi, że nie ma nic. No, także nie wiem, o co chodzi. Co ty, Dorian Jagbluma, co ty wiesz o zabijaniu? O wiele więcej niż autor tego tekstu. Według świadka koronnego masy prawdziwa mafia dopiero teraz jest ścigana. Wiecie państwo, ze świadkami koronnymi jest tak, że u nas ta ustawa jest troszeczkę błędna, ponieważ u nas świadek koronny jest podpinany pod wszystko i potem okazuje się absolutnym arbitrem we wszystkim. Dokładnie we wszystkim. Od polityków i tak dalej. Teraz prawdziwą mafią. Nie, pan Masa pochodził z czasów, w których mafia była mafia w stylu trochę włoskim, w stylu trochę filmów o Corleone, filmów z lat 70., 60. To, co jest prawdziwą mafią, to oni naprawdę są, bardzo mile wyglądają, noszą garniturki, chodzą codziennie do pracy, na różnych stanowiskach, jeżdżą samochodami sobie spokojnie, pracują w różnego rodzaju mordorach i tak dalej. To jest niestety, teraz to jest ta mafia, z którą walczyć, to walczyć przede wszystkim z korupcją i odcinać problemy korupcyjne przede wszystkim, walczyć z finansowaniem tego, a to różnie z tym bywa. Chyba jednak mi wyszło, zadałem pytanie, otrzymałem na nie odpowiedź, nie wiem skąd pana nerwowość w tym temacie. Nerwowość dlatego, że to jest pytanie, które prawdopodobnie ma mnie zdeprecjonować jako człowieka.
więc mówię wprost, jak było. Stąd to pytanie. Czy pan Piotr Jegliński, który w przyszłym odcinku przybliży widzom SWT i TV postać Tomasza Turowskiego? Tak, będę się starał, pan Piotr nie ma czasu. Prawdopodobnie po świętach albo po Nowym Roku nagramy program z panem Jeglińskim, między innymi na temat jego historii z Tomaszem Turowskim i z innymi sprawami, gdzie opowie trochę o tym, jak to naprawdę wyglądało. Co pan sądzi o najnowszych doniesieniach na temat Fundacji Otwarty Dialog, rosyjskie paszporty itd.? No więc proszę państwa, wszystkie fundacje, szczególnie te fundacje, które mówią krytykujmy, prawda, robimy krytykujmy Sowietów, ale pamiętajmy to Rosjanie, ich kultura i tak dalej, oni są nam bliżsi niż ci z Zachodu, bo to też Słowianie, są dla mnie z natury podejrzane. Tutaj ewidentnie jakaś jest sytuacja, w której ktoś postanowił tą fundację rzucić na pożarcie, ewentualnie przetestować reakcję polskich władz na coś takiego. Stąd się to nagle pojawiło. Trzeba się jej niewątpliwie przyjrzeć, ale proszę państwa, od czego mamy w Polsce kontrwywiad? O, to jest sprawa dla kontrwywiadu, a nie dla dziennikarza amatora bądź takiego emeryta jak ja. Czy pana zdaniem polskie służby powinny być zlikwidowane? Jest ich chyba 7 budowane od nowa. Tak, od dawna mówiłem. Od dawna mówiłem, że powinny zostać zburzone i nie można malować ruin. Dlaczego? Dlatego, że to są służby, które powstały na bazie struktur PRL-u. Autentycznie, adaptując nawet do ustaw niektóre rzeczy z PRL-u, na przykład pojęcie dobra służby. W systemie jednopartyjnym, czyli w systemie PRL-u, pojęcie dobra służby może być równoznaczne z dobrem państwa, ale teraz obecnie, bo po 89 roku, to przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Mówiłem o tym wielokrotnie, zarzucano mi oczywiście prowokacje, o to i tamto, ale nie buduje się po prostu, nie maluje się ruin, bo te ruiny zawsze będą. Tu trzeba zmienić strukturę, trzeba zmienić optykę służb, trzeba zmienić je merytorycznie, skierować na określone rzeczy. To nie jest kalka taka, że przestawiamy, powiedzmy, stało nam działo ogromne pod Wrocławiem, które było wymierzone do NATO, prawda? W NATO było wymierzone. Weszliśmy do NATO, no to wiadomo, nie możemy już mierzyć działa w NATO, to je przestawiamy w drugą stronę i mierzymy je we wschód, tylko zapominamy, że to działo stało dlatego pod Wrocławiem, żeby doleciało to, co ono wystrzeli do NATO, prawda? A spod Wrocławia nie doleci na wschód, tylko wyląduje gdzieś po drodze. I to o tym zapomnieliśmy. To nie jest tak automatycznie, to nie jest tak, jak to zrobiono na przykład w szkole wywiadu, gdzie stare skrypty wykreślano wolną Europę, a wpisywano agencję ITAR-TAS. To jest po prostu kwestia również podejścia do merytorycznego, zmieniło się szpiegostwo, zmieniło się generalnie. To nie jest już takie szpiegostwo jak w latach 60., 70., nawet 80., to już jest zupełnie co innego i my powinniśmy się do tego dopasować. Ja z przerażeniem słyszę, że to, co ma powstać na miejscu ABW, będzie analityczne, ale nie, proszę państwa, to analityczne musi być jakiś tam, ale to rozdzielenie w ogóle pracy operacyjnej od pracy analitycznej jest błędne. Ja to w większości mówiłem, że każdy oficer operacyjny musi być również analitykiem, bo inaczej sobie nie poradzi w tym wszystkim. Wymaga to ukierunkowania, to jest temat rzeka, to jest temat na osobną audycję, bardzo długą czy osobny wykład, ale tak, zgadzam się, powinno się je zbudować od nowa. Przy czym jeszcze raz mówię, zbudować od nowa to nie oznacza wywalić wszystkich, zastąpić nowymi, to nie o to chodzi. Są procedury i to procedury kontrwywiadowcze stosowane przez Amerykanów, przez Anglików, angielski vetting, przez FBI, procedury specjalne, które potrafią naprawdę, można znaleźć i wydobyć ludzi wartościowych, ludzi tych, którzy dalej chcą pracować. Przypuszczam, że jakby ktoś wprowadził moją ideę, to mniej więcej 90% pracowników operacyjnych dzisiejszych służb przeszło i pracowałoby dalej po prostu. Bo to, co psuje, to niestety to jest na ogół kierownictwo i dalej już nie będę mówił. Tematy bez tabu. Firmy ochroniarskie, już kiedyś o tym mówiłem. Firmy ochroniarskie, myśmy za bardzo pozwolili na tworzenie prywatnych armii wywiadowczych, bo firmy ochroniarskie to nie są tylko te, przepraszam, ci śpiący emeryci czy pilnujący galerii handlowych, to są także dość potężne jednostki operacyjne, które potrafią działać, ale one działają dla pieniędzy i dobrze, że działają, bo to są przedsiębiorstwa komercyjne. U nas firmy ochroniarskie powinny być ograniczone i dostęp do urzędów państwowych powinny mieć bardzo ograniczony, szczególnie do jednostek, do administracji wrażliwej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. No ale to już jest też inna historia.
Czy w służbach panuje nepotyzm? Co to znaczy nepotyzm? Proszę Państwa, tak, w pewnym sensie tak. I to jest taki dziwny nepotyzm, bo ja znam sytuację, ja znam, właśnie ktoś mi pisze, będzie Pan miał dzisiaj audycję? Właśnie mam. Ktoś, znam sytuację, w której słynną rządziła tylko nasza klasa, czy się nie nadawał, to i tak, ponieważ był w tej samej klasie, to musiał, awansować i musiał, nie mógł pójść do pracy na zwykłego pracownika, bo musiał pójść dalej, wyżej. Wiem również, że łatwiej jest, łatwiej do służb się przyjmuje synów byłych oficerów niż ludzi z ulicy. Sam z tym walczyłem, dlatego że ja na przykład w życiu bym nie pozwolił, żeby mój syn poszedł w moje ślady. Z wielu powodów. Po pierwsze, byłby od razu zdekonspirowany, mimo że ma 12 lat, ale pewnie tak by było jeszcze za krótko. Może mój wnuczek, jak się go doczekam, a jak będę miał wnuczka, to już pewnie nie będę żył, więc nie będę miał na to wpływu. Mówię wprost i mówię szczerze. Ja wiem, że po Emsie na przykład i po tym Amerykanie dość stawiają raczej dość taką tamę. No, Niemców też słyszałem, że tam raczej nie chcą mieć rodzin, a po piątce z Cambridge Anglicy również boją się raczej rodzin, czy klanów rodzinnych u siebie w służbach. Niestety tak jest w Polsce. I to jest też zabytek z PRL-u, bo tak się niestety dzieje. Jedna z największych minoritarskich w Polsce została sprzedana Chinom. Uważam, że to zagrożenie. Tak, proszę pana, to jest takie wejście Chińczyków tylnymi drzwiami. Nie wiem dlaczego, ja wiem dlaczego tak się stało i w pewnym sensie rozumiem, dlaczego ją sprzedali właściciele tej firmy. Natomiast wiem, że Chińczycy usiłowali kupić tego typu firmę ochroniarską wszędzie na świecie i jakoś kraje zachodnie strasznie się przed tym broniły, ponieważ kupno tej firmy to nie kupno tylko ochroniarzy i monitoringu, ale kupno wielu... Dobrze, niech będzie wielu terabajtów danych z operacji różnego rodzaju, z różnego rodzaju ustaleń, z różnego rodzaju rzeczy, o których nie widać i nie słychać. I to jest największe zagrożenie, a nie to, że firma chińska ma ochroniarzy na tej zasadzie. Czy idea wspólnego wywiadu NATO ma sens, zwłaszcza kiedy poszczególne zachowania? Nie, nie ma. Absolutnie nie ma sensu idea wspólnego wywiadu Unii Europejskiej. Wspólny wywiad NATO dotyczący raczej tylko terytorium wojskowych dotyczących pola walki, bo to, co się nazywa wywiadem wojskowym w wielu krajach, nie jest wywiadem sensu stricto, tylko wywiadem rodzajów broni bądź wywiadem pola walki. W wielu wypadkach działalność wywiadowczą, o której ja myślę i o której pan pewnie pytający myśli, jest to działalność wywiadowcza, taka informacyjna, prawdziwa. Wywiad wojskowy na ogół, szczególnie ten NATO, ma interesy dotyczące wspólnego pola walki, czy wspólnych zagrożeń wobec wspólnych wojsk. To jest ta część wspólna i tylko wtedy to jest możliwe. Natomiast cała reszta jest, powinna być zarezerwowana dla krajów, dlatego że każdy kraj ma inne interesy. No przykładowo Nord Stream, prawda? Przecież interesy Niemiec i są zupełnie inne i sprzeczne z interesami Polski, w związku z czym wywiad polski nie będzie w tej sprawie współpracował z wywiadem niemieckim, przynajmniej nie powinien, dlatego że wywiad niemiecki będzie użyty przez swoje państwo zgodnie z przeznaczeniem każdego wywiadu na świecie do ochrony interesów swojego państwa, a nasz powinien być do ochrony interesów naszego państwa, prawda? W związku z czym to są sprzeczności, więc jaki będzie ten wspólny wywiad? No dajmy na to. Wspólna musiała być wtedy wspólna polityka przeciwko różne. Powiedzmy, że jakiś tam kraj uważa, że Rosjanie są fajni, przepraszam, my uważamy, że Rosjanie są gorsi, że Rosjanie nie są fajni, no i co? I w tym momencie mamy prowadzić wspólną operację wywiadowczą przeciwko komu? Prawda? Jak? Więc to jest to, dlatego nie mylmy pewnych rzeczy. Ja uważam, że powinno to też zostać postawione jasno, że jeżeli chodzi o NATO i wywiad NATO, bo jest wywiad ściśle wojskowy, wywiad pola walki, rozpoznania przeciwnika całego paktu, czyli NATO, ale tylko w tych określonych. Natomiast nie będzie to wywiad, który będzie dbał jednocześnie o interesy, który będzie zajmował się tym, czym powinien zajmować się każdy wywiad, czyli zdobywaniem wyprzedzających informacji o zagrożeniach dla własnego państwa. Po prostu dla własnego państwa. Oczywiście, że prawdopodobnie wywiady zachodnie wykorzystują wywiad NATO do szpiegowania innych krajów i swoich sojuszników, bo nikogo się tak lepiej nie szpieguje jak własnych sojuszników. To zapytajcie Amerykanów, zapytajcie Francuzów albo zapytajcie Brytyjczyków. Oni wam powiedzą, o Niemcach nawet nie mówię. Czy Polska ma się bronić przed ewentualnymi nielegalami rosyjskimi w skórze ukraińskiej?
Powinna, ale dzisiaj otrzymałem bardzo ciekawą informację wymagającą potwierdzenia i to na to z Biura do Spraw Uchodźców od człowieka, który mi tę informację przekazał. Mam nadzieję, że ta informacja będzie potwierdzona, że jest planowane zatrudnienie Ukraińców w Biurze do Spraw Uchodźców w celu usprawnienia obsługi właśnie między innymi rosyjskojęzycznej ludności, która występuje o KSP czy o obywatelstwa polskie. Jest to ciekawe. Ciekaw jestem, czy to są sprawdzeni ludzie, a jak sprawdzeni, to przez kogo. O ile to jest oczywiście prawda. Powtarzam jeszcze raz, mam nadzieję, że nikt chyba nie wpadł na tak idiotyczny pomysł, bo tak na ogół w immigration nie powinni pracować obywatele innych krajów, prawda? No ale to. Klaudia Zalska, skąd pan się urwał? Z choinki, proszę pani. A czemu my nie mamy czegoś takiego jak gniew Boży? Nie wiem, proszę pana. Nie wiem, proszę pana. Nie wiem, dlaczego nie mamy. Może nie wyprodukowaliśmy, a jak wyprodukowaliśmy, to jak wiadomo, polski przemysł, co widać po grafenie na przykład i po wielu innych rzeczach, polskich naukowców bardzo chętnie sprzedaje się za granicę, więc być może polskie wynalazki ma inny kraj. Czy zna pan sytuację konwiadowczą na Litwie, Łotwie w sprawie działań rosyjskich? Tak, trochę się tym interesuję, więc jeśli chodzi o te dwa kraje, to akurat Łotwa jest wyjątkowo narażona ze względu na to, że praktycznie została trochę pozostawiona sama sobie, również przez NATO po pewnym momencie i przez Unię Europejską, poza przyjęciem do Unii Europejskiej. Tam ta mniejszość rosyjska to właściwie nie jest mniejszość, poza tym tak się składa, że na Łotwie i na Litwie również większość pieniędzy na wolnym rynku i większość wolnego rynku jest jednak w rękach rosyjskich, tak jak i surowce strategiczne, więc te kraje bez pomocy takich krajów jak Polska, mam nadzieję, że te kraje to rozumieją, takich krajów jak Polska czy w ogóle kraje natowskie nie przetrwają same. Rosjanie zrobią to, co chcą, tym bardziej, że Łotwa jest dla nich łakomym kąstkiem ze względu na wyjście na morze, prawda? I tradycje, jakie oni tam mieli, przecież ogromną bazę mieli wojskową. Czy uważa pan o nim, co uważa pan Jugendamt, która powinna, pewnie chce zabrać dziecko polskiej rodzinie, co uważam o Jugendamcie? To uważam, że Jugendamt po prostu wykorzystuje sytuację polityczną rzeczywiście do zabierania dzieci Polakom. On chce również, to jest też działalność moim zdaniem do odstraszenia Polaków od Niemiec w ogóle, tak żeby tam się nie przyjeżdżali, nie osiedlali. Jest to oczywiście sprawa, którą uważam, sprawa czysto germanizacyjna. Być może w styczniu moim gościem będzie mecenas Hambura, który opowie więcej na ten temat, ponieważ jest tam na miejscu i uczestniczy w tych sprawach, być może powie wiele więcej. W każdym razie uważam, że polskie władze dyplomatyczne, czyli polski MSZ, powinien zadziałać dość ostro i każdą taką sprawę zbadać. Bo wyobraźmy sobie, że my odbieramy dziecko niemieckiej rodzinie przebywającej czasowo w Polsce. Co się dzieje? Nie wyobrażacie sobie, jaki krzyk dyplomatyczny, jaki krzyk zrobiłby niemiecki MSZ. U nas niestety jest tak. Nikogo to nic nie obchodzi. Nie nasza sprawa, Jugendamt, więc prawdopodobnie coś tam mieli, a tymczasem to nie jest tak, jak to wygląda. To jest sprawa, której się przyglądam, dlatego nie chcę teraz to komentować od razu, póki nie mam jakichś konkretnych danych czy dowodów. Czy może pan wytłumaczyć mechanizm propagandy, jaki stosują przeciwko Macierewiczowi i Korwinowi Mikke? Oczywiście przede wszystkim deprecjacja od początku, bo jeśli na przykład z Korwinem Mikke to jest różnie, on sam przeciwko sobie stosuje niesamowity mechanizm deprecjacyjny, bo niektóre jego wypowiedzi, poza tymi wolnorynkowymi oczywiście, z tym się absolutnie zgadzam, to jest coś, z czym bym się od razu podpisał, ale i niektóre wypowiedzi następne, no to są takie żywcem wzięte z XIX wieku i nie tylko, no ale pal 6. Korwin Mikke jest brydżystą, lubi blefować, lubi szokować i za to go również cenię, że jest brydżystą, nie szachistą, bo uważam, że brydż jest grą o wiele lepszą, bardziej skomplikowaną niż szachy. No ale to nieważne. Natomiast jeśli chodzi o ministra Macierewicza, to już ja mówiłem wielokrotnie, że to jest, minister Macierewicz jest osobą bezkompromisową i osobą, która rzeczywiście chce przeprowadzić realne i rzeczywiste czystki. Nie czystki, przepraszam, tylko wyczyścić to wszystko. Wyczyścić te ruiny, ewentualnie zbudować coś innego, a tego się nie da bez zwalenia niektórych rzeczy. I bez względu na to, co sobie o mnie myśli minister Macierewicz, to i tak go popieram, bo trzeba przestać w końcu malować ruiny. I przykład tego, co profesor Cęckiewicz opublikował ostatnio dotyczącego AON-u i dlaczego to zmieniono, jest ewidentnym przykładem tego, co się dzieje.
Tak samo jeśli weźmiemy, tylko że minister Macierewicz jest sam w Warszawie. Natomiast całą resztę to ma tak jak w dzisiejszym tym artykule, który opublikowałem, za który ktoś się doczepił, że go w ogóle publikuje bez sprawdzenia. Nie, ja go opublikowałem tylko po to, żeby pokazać, jak się robi propagandę. Jak się robi propagandę? Niestety nie jest w stanie tego opanować. Nie można wyrzucić wszystkich, nie można zacząć wszystkiego od nowa, niestety w takim czymś, ale można przynajmniej zweryfikować dużą część rzeczy. Dlatego, ale uważam, że każde tego typu, każde działania tego typu ludzi będą powodem właśnie tego typu działań czysto propagandowych, czyli po prostu deprecjacyjnych, prawda? Nie wyszły niektóre, to teraz się cały czas odgrzewa to, co było od samego początku. One są takie same, tylko nagle one są takie same właściwie od początku. To są trzy duże kwestie. To są kwestie właśnie rzekomych związków z Rosjanami, to jest kwestia niepoczytalności rzekomej i kwestia rzekomo obyczajowa po prostu. To są te trzy kwestie rozwijane od samego początku zgodnie z nauką, jaką można znaleźć w skrypcie GRU. Na temat właśnie prowadzenia tego typu akcji. Czy ktoś został pociągnięty do odpowiedzialności w sprawie wywozu polskich wynalazków za granicę? Przegrywa. Nie, nikt nie został i niestety nikt nie zostanie, bo to jest jeden wielki skandal, to co się dzieje. To jest, ale proszę Państwa, czy ktoś wie, jak wygląda urząd patentowy i co się dzieje w urzędzie patentowym na przykład? Więc proszę Państwa, trzeba sprawdzić od tego, że polski patent, że to co można opatentować w 2 miesiące w Niemczech, w Polsce to jest jakoś pół roku, a ja znam przypadek osoby, która coś tam włożyła do Polskiego Urzędu Patentowego i ten Urząd Patentowy przedłużał to 7-8 miesięcy, a po 4 miesiącach zgłosił się do niego przedsiębiorca, właśnie niemiecki, który mu dobrze znał to wszystko, a podobno nie powinien, znał to wszystko i zaproponował opatentowanie tego w ciągu dosłownie 2 miesięcy w Niemczech i uruchomienie produkcji. Oczywiście on by tylko figurował, dostałby swoje. Wielu ludzi się łamie, to jest powód. To jest właśnie powód, powód jest systemu, którego nikt nie sprawdza, bo myśmy się rzucili na dezubekizację, na dekomunizację, na zmiany nazw, ale nadal są takie same różne rzeczy. Jest taki w Warszawie instytut, który wydaje certyfikaty na różne rzeczy, który jest opanowany przez jedną jedyną korporację tylko, jedną spółkę, a rządzą nim pokłosie samoobrony i PSL-u nadal i nikt go nie ruszy. I nikt go nie ruszy, bo to na mało ważny instytut. Tylko że potem się okazuje, że Polska traci bardzo dużo dzięki działalności tego typu instytutów. Co pan myśli o obecnych rządach i na co powinni zwracać uwagę podczas następnych wyborów? Co myślę o nas, o obecnych rządach? Oj, to przecież wiadomo, co myślę, że popieram ich raczej w kwestii polityki historycznej, w kwestii historii, w kwestii bardziej światopoglądowej, w kwestii obyczajowej również, częściowo przynajmniej. Natomiast w kwestii gospodarczej to przykro mi. W kwestii gospodarczej to albo budujemy kapitalizm, albo bawimy się w poprawę socjalizmu. Krótko i wyraźnie. I moim zdaniem Polacy w następnych wyborach powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na sprawy gospodarcze i na to, czy rzeczywiście ktoś czegoś dotrzyma. I tu nie chodzi o statystyki, które podobno są coraz lepsze, ale chodzi o zupełnie o swobodę działalności gospodarczej w Polsce. No ale to wydawa się, na co Polacy powinni zwrócić uwagę. No przede wszystkim w następnych wyborach bez względu na to, będzie nic nie zmieni, bo już dawno mówiłem, że mamy system partyjny taki, jaki mamy i taki będziemy mieli, chyba że zmienimy to na system partii taki, jaki jest w Stanach Zjednoczonych, czyli z takim systemem partii wyborczych i z systemem prezydenckim. Wtedy bardzo dobrze, proszę bardzo, wtedy natychmiast, bo tak to żadnych większych zmian merytorycznych, poza oczywiście sprawami obyczajowymi i tak dalej, ale nadal będą grały zawsze te same partyjne układy. Przykro mi, tak jest zbudowany ten system, możemy się z tym zgodzić, wybierając jedną partię, a nie inną, ale w ten system każdy z nas, wyborców, wchodzi, czy chce, czy nie chce. Wchodzi, bo innego nie ma. Jak nie głosuje, też wchodzi, bo przecież to jest demokracja, którą większość podobno rządzi, a ja wszystkim radziłbym politykom przeczytać Wroga Ludu i Psena, albo obejrzeć tę sztukę, wtedy będą wiedzieli, o czym ja mówię. Czy nie powinny służby MONO tworzyć aneks wsi, skoro oryginał zaginął? Nie wiemy, czy oryginał zaginął, nie wiemy, czy jest. Natomiast te wszystkie ostatnie ataki na ministra Macierewicza, te wszystkie kwestie, niby ta łowczyni szpiegów i tak dalej, moim zdaniem są spowodowane również
tym, abyśmy zapomnieli o aneksie WSI, skoncentrowali się na czym innym, jak wiadomo, środowisko ministra Macierewicza, Anica Macierewicz to jest pewna grupa ludzi oczywiście i ja o tym mówię, że to środowisko jest za upublicznieniem aneksu WSI, natomiast są inne środowiska i to również w łonie rządowym, które są przeciwne temu, więc sądzę, że to jest taka walka, ale powiedziałem, bez względu na to, co jest w tym aneksie, nawet jeżeli nic nie ma w tym aneksie, to należy to ujawnić po to, żeby zatrzymać spekulacje, zatrzymać plotki, zatrzymać teorie spiskowe, a przede wszystkim oczyścić się już zupełnie. A jak ja pracuję w Niemczech i rodzina w Polsce, ale to zapraszam, syn czasami przyjeżdża do mnie, to mogę się bać o Jugendam? To proszę zapytać prawnika, pewnie tak, bo nie wiem, jakie są, no nie wiem, ile lat ma syn po prostu, od tego się zaczyna, ale moim zdaniem raczej tak, tam zdaje się, że polskie rodziny są w jakiś sposób specjalnie monitorowane. Jugendamt musi też pewnie uzasadnić swoje istnienie i wzrost kosztów, więc potrzebuje pokazać na określonych przypadkach, nie zapominajmy również o bezwładności urzędniczej, która jest bardzo ważna w tym momencie. Co to za kartki wiszą na ścianę? Tu same szyfry i to mniej więcej dotyczące głównie mojego syna, jego rozkładu jazdy, czyli planu lekcji i tam innych rzeczy. Czy słyszał pan o raporcie dla Błaszczaka dotyczącego prawdziwej ilości Ukraińców w Polsce? Ponoć według tego raportu jest ich prawie 4 miliony, a czeka około 7 milionów. Czy rząd jeszcze na tym panuje? Co pan o tym sądzi? Nie, nie słyszałem o takim raporcie, ale nie sądzę, by ktoś robił statystykę. Ja coraz więcej widzę rzeczywiście Ukraińców w Polsce, na wszystkich tych. Oczywiście nie wszyscy są wrogo nastawieni, ale coś mi się zaczyna wydawać, że już wszyscy straciliśmy na tym, znaczy rząd stracił na tym trochę kontrolę, no ale jeżeli się lansuje oficjalnie tezy i to przedstawiciele strony rządowej, tej ekonomicznej lansują tezy, że Polacy wyjeżdżali, Polacy nie chcą za tak mało pracować, więc trzeba i w ogóle się starzeją, więc rynek pracy trzeba zastąpić pracą najemną na przykład Ukraińcami za małe pieniądze, no to wówczas trudno się dziwić, że tak jest. To jest odpowiedź na częściowo na pańskie pytanie. I jest protest przed Sądem Najwyższym. Oj, tam zawsze są protesty. Nie ma problemu, no to niech sobie protestują, bo ja i tak powiedziałem już raz, że te reformy nic nie dadzą, bo to są wszystko reformy w ramach określonego systemu. Mentalność trzeba zmienić przede wszystkim, a po drugie, proszę mi wierzyć, ja usłyszałem od prawników, w tym również od sędziów, znajomych, że się niczym nie przejmują, co się dzieje w Warszawie, bo wiesz, ja mam zamiar awansować, ja chcę być na prowincji. A na prowincji jest tak, jest, zawsze będzie tak samo, po prostu. Dobrze, co my tu jeszcze mamy, proszę Państwa? Czy każdy parlamentarzysta powinien być objęty ochroną kontrwywiadowczą? Czy w Polsce takie działania są podejmowane? Każdy parlamentarzysta powinien być objęty ochroną kontrwywiadowczą, co oczywiście nie oznacza, że ma mieć założoną teczkę prowadzoną przez kontrwywiad. Ale każdy parlamentarzysta powinien również rozumieć, że na kontrwywiadzie zna się oficer operacyjny, a nie generał, który jest czasowo z mianowania politycznego szefem kontrwywiadu. Więc ochrona kontrwywiadowcza polega często na szkole, na spotkaniach z szefami służb, którzy gadają pierdoły, przepraszam za wyrażenie, bo nigdy w życiu nie byli na robocie operacyjnej, nie wiedzą jak to wygląda. Poza tym kontrola powinien być Sejm objęty w ogóle i pewnie jest w jakiś sposób, powinien być update'owany, powinno to dochodzić do posłów, i powinni być posłowie uprzedzani przed, zarówno indywidualnie, przed kontaktami z niektórymi osobami i tak dalej. Poza tym parlamentarzysta również powinien wiedzieć, on i jego rodzina, że czasami jego prywatne kontakty wymuszone mogą być w celach późniejszych, które mogą być zdyskontowane później przez jakiś wrogi wywiad, więc nie powinien się obrażać, kiedy kontrwywiad zawiadamia go, że jest coś w jego podejrzanego. Nie robi tego dlatego, żeby pana posła śledzić, czy pana posła przestraszyć, czy pana posła w coś wpakować, tylko dlatego, że pan poseł jest oficjalnym przedstawicielem najwyższej władzy w Polsce i powinien podlegać ochronie instytucji, którą sam w rezultacie stworzył. Krótko i na temat. Niestety w Polsce jest to niemożliwe, ponieważ każdy pan poseł jest lepszy od każdego kontrwywiadu i zna się na wszystkim. Sandra Sopińska, opłaca się iść do wojska. Pani Sandro, no nie będę pytał pani, ile pani ma lat, chociaż jeżeli mamy równouprawnienie, to powinienem się o to zapytać. Oczywiście, że się opłaca. Jeżeli pani tylko czuje potrzebę i chce chodzić w mundurze i zgodzić się na wszystkie utrudnienia, jakie są związane ze służbą wojskową, to proszę iść. Opłaca się. Zresztą, proszę panią, co to znaczy opłaca się?
Z jakiego powodu? Dla pieniędzy? To lepiej nie iść do wojska. Lepiej już zostać adwokatem, a najlepiej politykiem i posłem. Nasze państwo było teoretycznie za PO, teraz istnieje. Tak, zgadza się, istnieje, no przecież. Co tutaj mamy jeszcze? Będzie ta wojna. Nie wiem, czy będzie ta wojna, wątpię, żeby była w tej chwili wojna. Panie Piotrze, czy będzie wojna z Koreą? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo my zapominamy o Korei Północnej cały czas. Niewątpliwie jakaś tam będzie, w końcu Stany Zjednoczone i świat będzie musiał dość twardo wobec reżimów Kima zareagować. Ale wymaga to trójstronnego układu. Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja. Jeśli te trzy kraje dojdą do porozumienia, reżim Kima się skończy. Tylko żeby doszły do porozumienia. I na czym to porozumienie będzie polegać? Co zostanie w ramach tego porozumienia kupione, co zostanie sprzedane? Przypominam Jałtę. Fabryka myśli, organizacji NGOs muszą być pod nadzorem, ABW musi wzmocnić kierunki obserwacji. Pewnie tak, jak wszędzie na świecie muszą być tego typu rzeczy pod nadzorem, tylko że nadzór nie oznacza od razu oskarżania o szpiegostwo i przeszkadzania w pracy. Niestety u nas wszystkie są konotacje od razu takie, że, ale to wynika również z nieumiejętnej, wręcz słoniowatej polityki naszych służb, które działają jak słoń w składzie porcelany po prostu. Co pan sądzi o organizacjach proobronnych, na przykład Związki Strzeleckie? Bardzo dobrze sądzę. Dlatego, że one są bardzo potrzebne, tego typu organizacje. Tego typu organizacje są bardzo potrzebne, są bardzo dobre. One przede wszystkim w pewien sposób zagospodarowują energię młodzieży i skierowują młodzież na określone tory, czyli nauczą od samego początku czegoś zrobienia dla państwa, nie tylko dla siebie czy dla swojej grupy. Mogą też przy odpowiednim wykorzystaniu stanowić określony element obrony. To nie jest, proszę Państwa, tylko polskie rozwiązanie, to są rozwiązania stosowane szeroko na świecie. Może niektóre kraje się do tego nie przyznają, ale tak jest. Ja wiem, że zaraz dojdziemy do obrony cywilnej, ale ja nie będę komentował obrony cywilnej poza jedną rzeczą. Przypominam Gwardię Narodową w Stanach Zjednoczonych. Nie da sobie, państwo sobie, czy przy klęskach żywiołowych, czy przy wojnie, nie poradzi samo. Nie poradzi samo, nie można wszędzie wysyłać żołnierzy, żeby tą armię mieć taką jak Chińczycy. W ogóle na stylu nie ma jak Chińczyków, prawda? Więc tego typu organizacje strzeleckie, ochotnicze straże pożarne, wszelkiego rodzaju kluby, one po prostu pod warunkiem tylko, że są w jakiś sposób zadaniowane poprzez określone siły związane z bezpieczeństwem, środki, w tym wypadku Ministerstwo Obrony Narodowej na przykład. No ale to i są w jakiś sposób opiekuje, które opiekuje się nimi. To nie chodzi o to, żeby je kontrolować, niech chłopaki robią co chcą, grają w co chcą, ale powinno się nimi opiekować, W Anglii na przykład paintballek, niektóre kluby paintballowe zakładane są przez armię, która na tej bazie w jakiś sposób kształtuje młodzież w warunkach obronnych i tak dalej. W dodatku ja jestem ogromnym zwolennikiem przywrócenia nauczania wojskowego w szkołach i przynajmniej zaznajomienia młodzieży z polityką obronności w ogóle i z zasadami, procedurami obronności, co pomoże, proszę mi wierzyć, nie tylko w wojnie. W żadnej, nawet dajmy na to, że żadnej wojny nie będzie, ale właśnie przy klęskach żywiołowych, przy sytuacjach nadzwyczajnych, jakie się mogą zdarzyć z różnych powodów, nawet przy pożarach. Niestety wojna może być, choćby to, że obwód kenilacki jest tak jak kiedyś wolny mian. No trochę dalej, trochę inaczej. Jugendamy holenderskie, jak to się nazywa, Jołd Dzorgi, Boże, co za język, powinny zostać przebadane przez polski konwiat. Organizacje działają bardzo skrycie i tak naprawdę nie znamy kulis i kryteriów. Przede wszystkim, pani Ewo, nie przez konwiat, a przez wywiad. I wywiad powinien być zadaniowany w rozpracowaniu tego, ponieważ konwiat działa na terenie. Natomiast powinno być natomiast sprawdzone, czy polskie władze bezkrytycznie udzielają informacji tym dwóm instytucjom, ponieważ rozumiem, że ta instytucja pyta się polskich władz, czy polskich MOPS-ów, czy jakiegoś polskiego ministerstwa o ocenę czegoś takiego i czy na przykład udzielane są informacje i jakie są informacje udzielane.
a niesprawdzane to, w jaki sposób to się dzieje. Poza tym jeszcze raz uważam, że kontrolę nad tego typu akcjami zabierania polskich dzieci polskim rodzinom na Zachodzie powinien mieć konsulat. Od tego są konsulaty, od tego jest MSZ. O kontroli operacyjnej wywiadu nawet nie mówię, bo przecież wywiad jest za wielki, żeby zajmować się dziekami w pieluszkach. To przecież jest oni w ogóle, jakby powiedzieć, oni myślą i przyczyniają się do sukcesu Polski, prawda? Natomiast takimi rzeczami nikt się nie zajmuje. I to jest właśnie problem. I to jest właśnie problem, bo ja prawdopodobnie bym, ja bym bardzo chciał, żeby jakakolwiek prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko Jugendamtowi. Po prostu. Na przykład. Za bezprawne zabranie dziecka. Czy by sprawdzić, czy dziecko zostało zabrane bezprawnie, czy nie. Ale tego w Polsce nie ma. I tego w Polsce nie będzie. Obywatela to nie interesuje, a obywatel dla konsulatów jest na ogół upierdliwym naddatkiem. Proszę mi wybaczyć, wiem jak to wygląda. Czy ma pan jakiś temat na ten, czy ma pan jak coś na temat zasiedleniu południowych terenów Rosji przez Chińczyków? Nie, nie mam dokładnie, ale wiem i poza jedną rzeczą, już jak pracowałem w służbie, to gdzieś pod koniec pierwszej dekady lat 2000 i to wiem bezpośrednio z Irkucka, żeby było śmieszniej, nieważne. Chińczycy proponowali, bardzo mocno proponowali Rosjanom kupno połowy Władywostoku, żeby zastąpić w jakiś sposób Hongkong. Nie wiem, do czego doszło. Putin wtedy odmówił. Nie wiem, jak jest teraz, to warto by zbadać. Mam nadzieję, że niektóre instytucje tutaj to badają. I to jest autentyczna informacja. Proponowali za dużo pieniędzy, dawali dużo pieniędzy za kupno połowy Władywostoku, chcą zbudować tam ogromny port i tak dalej, i tak dalej. Niewątpliwie ekspansja Chin jest ogromna. Wielokrotnie jest tak, że lokalne władze Syberii chciały w pewnym sensie zdyskontować ekspansję Chin i te ich naciski, między innymi współpracą z Polską. No ale powiedziałem, u nas polityka wschodnia jest od ściany do ściany, no ale to. No, czyli albo taka, nie jest na pewno pragmatyczna, więc musimy się zastanowić. Czy może pan powiedzieć o swoich szkoleniach, dlaczego tak drogo? Proszę pana, to nie jest drogo. Drogo to jest dla firm, jeśli moje szkolenia. Moje szkolenia to jest moja wiedza, która jest wiedzą unikalną, wiedza, którą przekazywanie państwu ja muszę jeszcze przetworzyć tak, żeby mnie nie wsadzili do więzienia za ujawnianie. Za ujawnianie informacji, które są niejawne. To jest szkolenie kontrwywiadowcze. Ja to prowadzę na bazie swoich doświadczeń, zarówno operacyjnych, jak i naukowych, jak i potem innych. Być może napiszę do tego podręcznik, który dla wszystkich państwa, ponieważ uważam, że jeśli mamy tworzyć kontrwywiad obywatelski, to niech on będzie fachowo, nie nerwowo, nie na bazie sensacji, tylko na bazie pewnej fachowej wiedzy. Ja jestem za wprowadzeniem każdego obywatela RP w system kontrwywiadowczy kraju, ale to ja sobie mogę być. Ja w tej chwili mogę być wiele. Ja jestem tylko i wyłącznie emerytem i nikt mnie nie słucha. Fundusze norweskie i szkolenie za te fundusze policji, służby więziennej, MOPS-y, zagrożenie dla suwerenności polskiej, administracja szkolona na wizerunek podobieństwa norweskich. Może, nie wiem, jakie jest szkolenie w Norwegii, warto się temu przyjrzeć. No. Jeśli będzie pan potrzebował muzykę do spotów, to proszę się odezwać. Tak, potrzebuję muzyki do spotów, ktoś mi to robi, tylko że ja uwielbiam heavy metal, wiem, że za głośno, dobra, zrobię go ciszej. Ale ja nie lubię tej takiej grzeczniutkiej muzyczki albo takiej pseudosensacyjnej muzyczki. I powiedziałem, jak ktoś tego chce, to ma do wyboru TVN, Polsat notabene, który dotąd nie opublikował mojego udziału w programie pana Jurasza. Ja zaprosiłem pana Jurasza do siebie, bo zaproponowałem mu, że pogadamy na temat 10 kwietnia 2010 roku na Białorusi z perspektywy właśnie działań Łukaszenki w Białorusi. To jest arcyciekawe. Ja rozmawiałem wcześniej, bo ja wcześniej znałem już pana Jurasza. Pan Jurasz jako pracownik Polsatu nie może do mnie przyjść i pewnie nie przyjdzie, bo oni się nie zgodzą. Mnie nie opublikują, bo oni mnie nie zauważają, jak po ostatniej akcji dla nich ja jestem wstrętnym esbekiem. I niech tak będzie. I niech tak będzie. A wystąpiłem również dlatego, żeby powiedzieć publicznie swoje zdanie na temat tego, kto stoi za przeciwne temu, niż lansuje właśnie mainstream na temat zabójstwa księdza Popiełuszki. Tyle. A że nie ma w sieci, to trudno. A to jest bardzo ciekawe. Co pan sądzi o Jezy Boost versus 2 Beluga 2.0? Co to jest? Nie wiem dokładnie, ale fajnie. Co pan sądzi o posunięciach MON-u rosyjskiego, który zapowiedział, że na początku roku w Kaliningradzie zwiększają
znajdą się jej skandery. Czyżby Rosja znów prężyła Moskwę? Proszę Państwa, no ale to z ich punktu widzenia należało się spodziewać. Zresztą oni w kółko mówili, że tam się znajdą Iskandery. Jeżeli patrioty znajdą się na terenach Polski, znajdą się tam Iskandery. Amerykanie również się z tym liczą, skoro godzą się na to, żeby patrioty były w Polsce. Poza tym to z ich punktu widzenia oni robią to, co powinni zrobić. Z naszego punktu widzenia my robimy to, co powinniśmy robić. I tutaj nie ma co się obrażać, tylko trzeba się nawzajem po prostu zaszachować, zdyskontować, czy po prostu zrównoważyć zagrożenie. Tak to uważam. Co słyszał pan? No to już słyszałem, to już było. Jakie działania powinien podjąć MSZ, abyśmy wstali z kolan w sprawie polityki historycznej? Wczoraj rozmawiałem o ten temat z profesorem Janem Żarynem, senatorem RP. Przede wszystkim MSZ powinien propagować coś, co na Zachodzie będzie strawne. Bo proszę Państwa, jak byłem w Wielkiej Brytanii, Instytut Kultury Polskiej został zmuszony przez MSZ za kupę pieniędzy propagowanie pana Tadeusza. Filmu pana Tadeusza. Ale kto rozumie pana Tadeusza? Litwo, ojczyzno moja, no to w końcu kim jestem Mickiewicz, Litwinem czy Polakiem? Kto rozumie pana Tadeusza? Jest wiele filmów. MSZ powinien propagować to, co jest teraz w Polsce, pokazywać dokładnie. Przykład Muzeum Powstania Warszawskiego, które absolutnie swoją rolę spełniło i które stało się naprawdę przebojem wśród młodzieży. I ja o tym też mówię i też mówiłem. My potrzebujemy Hansa Klossa, to znaczy serialu typu Stawka niż życie, ale prawdziwego, o nas, o tych bardzo prostego serialu, bardzo prostych filmów, ale hollywoodzkich. Proszę zobaczyć, co zrobili Niemcy, ile Niemcy wydali na to. Film Okręt, wszyscy się zachwycają. Wszyscy się zachwycają tym ciężkim trudem żołnierzy. Tylko nikt nie zapomina, że ci żołnierze sami zaczęli tę wojnę. Prawda? Nasze matki, nasi ojcowie. Patrzymy na ten serial, no tak, fajnie, jak oni wspaniale walczą. Biedni ci żołnierze też ginęli i walczyli, tylko że to byli bandyci, mordercy, hitlerowcy, którzy tam sami wleźli. Nikt ich tam nie prosił. O tym zapominamy, dlatego że jest bardzo sprytnie, bardzo dobrze zrobiony jest serial. Świetny serial, który teraz leci, który się nazywa Berlin-Babylon, chyba tak, Babylon-Berlin, niemiecki serial, działający w czasie Republiki Weimarskiej, pod koniec właściwie Republiki Weimarskiej, co my widzimy tam? Widzimy rozpustę, widzimy to wszystko, widzimy przede wszystkim w tym serialu wrzucane jest ludziom to, że proszę, proszę, klęska, Dolfsztos, jaki nas spotkał w czasie po I wojnie światowej, nieuzasadnione, klęska spowodowała co? Prostytucję, pornografię, handel jakiś lewy, jakieś oszustwa, dokładny bałagan, dokładną anarchię, biedę i przede wszystkim nędzę. I w tle są pewni moralni policjanci, którzy działają. Jeden z tych policjantów należy przecież do Freikorpsów. Należy do stowarzyszenia i tego nikt nie zauważy. Tam nie ma powiedziane, na czym się zrodził Hitler i że to się zamieni w hitleryzm i że ci policjanci wejdą do SA albo do SS. Tam nie ma tego powiedziane, tam jest tylko to. Taka jest właśnie polityka historyczna. My wszyscy żałujemy Niemców, ale to się robi w tej chwili za pomocą nowoczesnych środków. Bo to nie ma być skierowane do mnie. To nie ma być skierowane do jakiegoś człowieka w moim wieku, czy nawet młodszego, który jest patriotą. To ma być skierowane do młodzieży przede wszystkim, a przede wszystkim do Zachodu, żeby Zachód to zrozumiał, te uniwersalne rzeczy i nas zaczął żałować. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, ja się dziwię, jak wygląda MSZ-owska promocja na świecie. Na to trzeba wydać o wiele więcej pieniędzy, bo na przykład promowali wszędzie IDE. No, nie będę dyskutował na temat, czy IDE jest słusznym filmem, czy niesłusznym. Ja się z niej zgadzam z wieloma rzeczami w tym filmie, ale to jest najmniej ważne. Natomiast proszę, akcja pod Arsenałem. Mógł się komuś nie podobać ten film, ale ten film był dla młodzieży. On był komiksowy, bardziej. On był dla młodzieży, on pokazywał na przykład świetnie uchwycone praca w centrali Gestapo na Szucha. Wspaniale to jest pokazane tam. To okrucieństwo tych zwykłych ludzi, sekretarek przekraczających rudego, krwawionego, leżącego, czołgającego się po korytarzu, nie zwracających na to uwagi. Ten film powinien zostać wypromowany na świecie. Dlaczego nie został wypromowany? Bo na to trzeba mieć pieniądze, proszę Państwa. Ale skoro pieniądze wydaje się na promocję tylko dwóch nazwisk,
to dziwimy się, że tak jest. I tak uważam, to powinna być skuteczna polityka historyczna. Mam nadzieję, że ktoś w końcu pomyśli, bo my mamy talent, my mamy naszych ludzi, którzy robią wszędzie na świecie, Polacy. Dlaczego nie zapłacić im tyle samo, ile płaci im Spielberg? Nie zrobić takiego filmu. Ale co? My potrafimy zrobić tylko takie śmieszne, takie gnioty, jak Bitwa Warszawska, z która w ogóle, nie wiem, ja... To był gniot pierwszej klasy, czy Bitwa pod Wiedniem, za które powinien zostać w ogóle jakiś proces zrobiony, bo ja po pierwszych trzech sekwencjach Bitwy pod Wiedniem dostałem ataku śmiechu i prawie że padaczki, a już nie mówiąc później. Także to jest w ogóle dla mnie jest jakoś niesamowite. Nie potrafimy. Nie potrafimy wypromować. Potrafiliśmy kiedyś za Gomułki, siermiężnego Gomułki wypromować mimo wszystko Krzyżaków. Potrafiliśmy nadal i to się kojarzy. Ale my niestety promujemy tylko określone rzeczy, i w dodatku my najchętniej promujemy filmy, które nas same krytykują, a nie nas chwalą. Prawda? Prawda? Na tym to wygląda. Jak według pana powinien wyglądać Wojska Obrony Terytorialnej, szkolenia, struktura, zadania? Ja o tym, znaczy nie chcę o tym mówić po prostu dlatego, że to już nie jest moja sprawa, to już jest kwestia MON-u, który ma o wiele większe dojście do informacji i wie, jak powinna ta struktura wyglądać, jakie zadanie, jakie szkolenia. No, mogę tylko mówić, że poza szkoleniem wojskowym konieczne byłoby także szkolenie kontrwywiadowcze, a to jest, proszę państwa, no ale to też nie jest do rozmawiania, omawiania szerzej tu w tej chwili. Prawdopodobnie rząd ma fachowców, którzy to potrafią zrobić, więc niech robi. Czy jest w ogóle szansa na wystosowanie roczne w kierunku wschodnim? Żadna szansa. Tak jak moim zdaniem nie ma szansy w kierunku zachodnim. Za późno. Za późno. Nikt nas nie poprze. Rosjanie pokrzyczą i nikt nas nie poprze. Panie Piotrze, proszę powiedzieć, co pan myśli o Zetsnoga? Kim jest ten człowiek? W tej chwili on jest więźniem. Człowiek, który zresztą tworzy cały swój imaż na dość brutalnym obrażaniu absolutnie wszystkich. Cytuję materiały, które są mu podrzucane tylko z określonych źródeł i dotyczące określonych rzeczy. Generalnie koncentruje się na skandalikach obyczajowych, jest dla mnie ewidentnie człowiekiem podstawionym przez kogoś w jakimś tam celu. Nieważne, czy to robi z prawicą, czy z lewicą, ale nie zapominamy, że on teoretycznie dokłada wszystkich, ale tak naprawdę to bardziej dokładał prawicy. Obcokrajowcy są mocno oczarowani animowaną historią The Conqueror. Widziałem to. Uważam, że nasza jest unikatowa. Ciekawe, że ten film jest dostępny w całej Hiszpanii USA. Treść Hiszpania, ale w USA treść zablokowana. Nie wiem dlaczego. Treść USA jest specyficzna ze względu na prawa autorskie. Widocznie nikt nie podpisał określonej umowy. Powiem wprost. Autentycznie. To każdy, kto za pomocą VPN-u spiratował Netflixa, póki go nie było w Polsce, dobrze wie, jak to jest w Stanach Zjednoczonych. To może być niepolityczne. Ja bym się nie dotykał polityki i dotykał polityki, bo to jest kwestia niedopatrzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale my w ogóle generalnie nie mamy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A co ja myślę o dyplomacji, to wszyscy dobrze wiedzą. Dobrze, proszę państwa. To już kończymy na dzisiaj. Przepraszam, że nie odpowiedziałem na wszystkie pytania. Niektórzy mogą być rozczarowani. Jeszcze raz potwierdzam panu, który się nie ucieszył, który się strasznie był zaskoczony, że mnie zabrano emeryturę. Tak, zabrano mi emeryturę, ukarano, ale zabrano mi emeryturę za pracę na kierunku rosyjskim przez 23 lata prawie. I za moją niepokorność. Przykro mi, tak jest. W tej chwili zostaje mi tylko i wyłącznie SWT TV, to jest telewizja dla państwa, ona nie będzie upudrowana, ona nie będzie wyreżyserowana, ona będzie taka, jaka jest, ze wszystkimi błędami, chropowata, bo liczy się treść, a okładka może być czasami porwana. Oczywiście z biegiem czasu nauczę się bardziej obsługiwać Adobe Premiere, kryptoreklama, ale to jest naprawdę świetny program, nauczę się bardziej współpracować z kamerą i tak dalej, ale to musi rozwinąć. Niech to się rozwija na oczach państwa. Dziękuję za pomoc. Proszę o jeszcze, bo to jest zawsze konieczne. Chcę zrealizować filmy, których mam nawet konkretne scenariusze już filmów. Być może uda mi się jeden czy dwa już zacząć realizować, z czego jeden będzie dotyczył, w jaki sposób przykryciowa firma niemiecka ma dostęp do naszych danych PESEL oraz do naszych danych biometrycznych. A to ciekawostka, za to zapłaciłem zresztą. Hejtem na mnie, ogromnym i ogromnym atakiem. Dobranoc państwu. Do widzenia, do zobaczenia za tydzień na Question and Answers. Przypominam, że
To trochę powisi u mnie na profilu na FB, ale potem zostaje po ściągnięciu i przerobieniu za mnie, zostanie umieszczone jako kolejny program na YouTube. Do widzenia, dobranoc. Ojejku, Krzysiu, nie mów takimi słowami. No, właśnie o tym mówiłem. Dobrze. Raz jeszcze dobranoc, dziękuję bardzo.